magazynie T-Mobile Ekstraklasy przede wszystkim kibice polskiej ligi mogą zobaczyć to, co najważniejsze, czyli bramki, skróty meczów. No i staramy się przekazać im jak najwięcej informacji, takich backgroundowych można powiedzieć, na temat tego, co wydarzyło się minionego weekendu. Z naszymi gośćmi omawiamy praktycznie każdy mecz po meczu. Robimy też oczywiście dodatkowe materiały, które gdzieś tam wnoszą coś ekstra do tego, co wydarzyło się podczas minionego weekendu. Przy realizacji magazynu korzystamy z technologii studia wirtualnego. Nasi goście i prowadzący siedzą w zielonym pomieszczeniu, a my dodajemy scenografię, która pasuje akurat do rozmowy, do tematu i jest fajna i ciekawa dla użytkownika. Uwaga, skrót! Wszyscy mają dostęp do telewizji płatnej, która pokazuje mecze Ekstraklasy, która później tworzy swój własny magazyn na temat naszej ligi. My staramy się dotrzeć do takiego szerszego grona i myślę, że nam się to udaje. Mając na uwadze portal onet.pl czy przegląd sportowy, ta dostępność, która jest bardzo szeroka, to jest chyba nasza największa broń.